Skąd się wziąłeś w branży gier? Zawsze chciałem robić gry. Moja jakby... Robiłem to hobbystycznie. Modowałem Quake'a trzeciego, robiłem jakieś proste projekciki, kiedy w trakcie moich studiów w Krakowie. A co to były za studia? Informatyczne. Informatyczne. Natomiast no, jak dowiedziałem się, że jeden z moich przyjaciół z liceum, z klasy, pracuje w Blueberze i powiedział, że szukają ludzi, no to uderzyłem tam, troszeczkę gdzieś tam mnie zarekomendował. Przyszedłem, zrobiłem teścik, dostałem się, super. Złapałem Pana Boga za nogi. No właśnie, i co? I to było Ekstra. Jeszcze w czasach, kiedy Blueber nie był to przecież... Było 12 lat temu. No, czyli Blueber wtedy raczej był taki uznawany za tą najgorszą firmę w branży, a nie za... Jeszcze nie dorobili się tej opinii chyba. To chyba już... Myślę, że dołożyłem cegiełkę do tego. Też. Masz rację, jeszcze się nie dorobili, bo to było 2 lata przed wydaniem najgorszej gry. Tak, historii, tam 3, to była jeszcze... Ja przy tej najgorszej to już nie zdążyłem popracować nawet, a pracowałem tam 3 lata. Ale to było bardzo fajne miejsce, żeby wystartować. Oczywiście trzeba było trochę swojego bębnić. Zasuwania po nocach i takich klasycznych game-devowych historii, ale ja tam i spotkałem fajnych ludzi i zrobiłem trochę nowych przyjaźni i dużo się nauczyłem i tak naprawdę to był mój taki start. Start w branży. Tak, ale od razu zaliczyłem robienie. Czyli to, że trzeba było dużo popracować, to wcale nie był problem, ty byłeś takim entuzjastą. Jak się ma 23... Uśmiechniętym, uchachanym, lata. Człowiekiem bez żadnych problemów, tak? W tamtym czasie. Dokładnie.